Ginter Grass, Psie Lata, przełożył Sławomir Braut. Pamięci Waltera Hena. Księga pierwsza, Ranne szychty. Pierwsza ranna szychta. Ty opowiadaj. Nie, niech pan opowiada. Albo ty będziesz opowiadał. Co, może aktor ma zacząć? Może strachy jeden przez drugiego? A może zaczekamy, aż osiem planek zakołuje się w konstelacji wodnika? Proszę, niech pan zaczyna. W końcu to pański pies wówczas. Ale zanim mój pies, to już pański pies i pies psa. Ktoś musi zacząć. Ty, albo on, albo pan, albo ja. Przed wielu, wielu zachodami słońca, na długo przed naszym przyjściem na świat, Wisła płynęła dzień za dniem, nie odbijając nas i wciąż uchodziła do morza. Ten, co tu teraz za skrybę nosi obecnie nazwisko Brauxel i zarządza kopalnią, która nie wydobywa ani potasu, ani rudy, ani węgla, a mimo to zatrudnia 134 robotników i urzędników w chodnikach przewozowych i na podpiętrach, w wyrobiskach i przeczniach, w kasie i pakowni, na wszystkich trzech szychtach. Wisła płynęła dawniej, nieuregulowana i niebezpieczna. Przywołano zatem 1000 robotników ziemnych i w roku 1895 na północ od Przegaliny, na mierzei między Wisiami, Świbno i Mikoszewo, kazano wykopać tak zwany przekop. Dając Wiśle nowe, prościutkie ujście, zmniejszył on niebezpieczeństwo powodzi. Skryba niniejszych słów pisze Brauxel przeważnie jak Castro Brauxel, a czasem jak Brukselka. W przypływie dobrego humoru Brauxel pisze swoje nazwisko jak Weichsel. Pędo zabawy i pedanteria dyktują i nie przeczą sobie. Od horyzontu do po horyzont biegły nadwiślańskie wały i miały pod nadzorem komisarza wałów regulacyjnych z Kwidzyna stawiać czoło wiosennym wylewom i dominikańskim przyborom. Biada, jeśli w wale były mszy. Myszy! Ten, co tu jest za skrybę, zarządza... Zarządza kopalnią i różnie pisze swoje nazwisko, korzystając z 73 niedopałków wykopconego urobku ostatnich dwóch dni. Odtworzył sobie na uprzotniętych biurku bieg Wisły, przed i po regulacji okruchy tytoni, mączysty popiół oznaczają rzekę i jej trzy ujścia. Spalone zapałki to ogroblające ją wały. Przed wielu, wielu zachodami słońca oto pan komisarz wałów regulacyjnych przybywa z ziemi chełmińskiej, gdzie w roku 55 pod Kokockiem na wysokości cmentarza Menonitów nastąpiło przerwanie wału. Jeszcze po kilku tygodniach trumny wisiały na drzewach, on zaś pieszo, konno albo łodzią, w surducie i nigdy bez buteleczki araku w obszernej kieszeni. On, Wilhelm Echrental, który w staromodnych, a mimo to uciesznych wersach ułożył ową epistołę wały kontemplującą. Doręczono wkrótce po ukazaniu się wszystkich naczelnikom wałów, sołtysom i menonickim kaznodziejom z miłą dedykacją. On, wymieniony tutaj, albo nigdy więcej wymienionym nie zostać, to na górnym, to na dolnym odcinku rzeki dokonuje przeglądu okładziny brzegowej. Wyściołek wiklinowych i ostróg przypędza z wału prosiaki, gdyż według regulaminu policji polowej, paragraf 8 od listopada 1847, wszelkim zwierzętom domowym, co to upierzonym czy to kopytnym, zabronione jest pasienie na wałach tudzież ich rycie. Ginter Grass, ostatnie tańce. Mary Sommer, Bogu podobny. Gdy statku zagładę i echem niosący się krzyk wtłoczyłem już książkowe ramy, ochota mi przyszła, by czymś pogodnym się zająć. I z gliny garncarskiej wilgotną i zelżałą wonią tchnącej poczułem lepić puste w środku figury. Mężczyzna i kobieta w ruchu, tańczące z dala od koszmaru pary, kolejno wyrastały dookoła. Muzyka, jej krótki i śpieszny bądź powolny, czy posuwisty krok w tangu, ukryty pozostawał pod suknią, zaś jego nogi tańcem rządziły władczo w przydużych butach. To miała być ostoja gwałtownych obrotów, niemalże upadków. Obiema rękami sypały się z nich gliniaste okruchy. Kształt nadawałem szybkiemu one-stepowi dziecinnych lat, przetańczonej młodości ragtime. Późniejsze tańce do utraty tchu. Tak odmłodzony Bogu byłem podobny, a fajka leżała z boku, zimna. Wczesne nauki. Jak prosty jest one-step. Pan w pół chwyta panią, ona go przyciąga. On chce, ona jeszcze nie. I w kleszczach go trzyma. On pcha się do środka, kolanem naciera. Ona dobrze to czuje.
Tak prosty jest One Step. Już dzieckiem go znałem, bo wtedy była wojna. I mężczyźni w buciorach, daleko na wschodzie, więc rdzwąc się do tańca, zamiast nich dziewczyny, pstryk brały nas, uczniaków. I jeszcze raz One Step. On przodem, ona w tył. W takt bez ościągania. Wzrok w dali utkwiony, gdzie nic się nie dzieje. Idzie im jak z płatka. Na ukos, wzdłuż i wszerz. Podeszcz czworokanciasty. Nic nie ma w One Stepie. Do śmiechu, do płaczu, ni smutny, ni wesół. Ze śmiercią na mnie do twarzy. Hasa się jak inni. Pan panią popycha. Ona niemal pada. On jej paść nie daje. Kolanem uszczęśliwia. 14 lat miałem. Ona 17. Gdy szast prast mnie wzięła, żebym jej w One Stepie szczeniacką fujarką Ilse się zwała. Na maszynie stukała. Prawdziwi mężczyźni byli chet na wojnę. Günter Grass, die Ratin. Das erste Kapitel, in dem ein Wunsch in Erfüllung geht, in Noachs Arche kein Platz für Ratten ist, vom Menschen nur Müll bleibt, an Schiff oft seinen Namen wechselt, die Sauerin aus Sterben ein alter Bekannten auftrifft, eine Postkarte einlädt, nach Polen zu reisen, der auf rechter Gang geübt wird und macht dich Stricknadel klappern. Auf Weihnachten wünschte ich eine Radmühle, hoffte ich doch auf Reiswörter für ein Gedicht, das von der Erziehung des Menschengeschlechtes handelt. Eigentlich wollte ich über die See meine baltische Pfütze schreiben, aber das Ziel gewann. Mein Wunsch wurde erfüllt. Unterm Christbaum überrasche ich Radmühle. Nicht etwa zur Seite gerückt, nein, von Tannenzweigen überdacht, dem tief hangenden Baumschmuck zugeordnet. Anstelle der Krippe mit dem bekannten Personal hatte, mehr lang als breit, ein drachtkaftig Platz gefunden, dessen Gitterstabe weiß lackiert sind und dessen Innenräumt mit einem holzernen Hauschen, der Saugflasche und dem Futternapf mobil ist. Wie selbstverständlich nahm das Geschenk seinen Ort ein, als gäbe es keinen Vorbehalt, als sei diese Bescherung natürlich die Ratte unterm Weihnachtsbaum.